Sponsorem cyklu koncertów Kwarantanna w Hi-Fi jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzień dobry Państwu. Czwartek, czyli Kwarantanna w Hi-Fi. Dzisiaj absolutnie wyjątkowy wieczór. Zapraszam Państwa do oglądania, do słuchania. Zapraszajcie również swoich znajomych, bo w studiu dwie wybitne artystki, jedna z najwybitniejszych artystek światowych scen operowych, Olga Pasiecznik. Dzień dobry. I przy fortepianie Natalia Pasiecznik. Wspaniałe dwie siostry, przedstawicielki wspaniałej kultury ukraińskiej, no ale są polsko-ukraińskimi, tak chcę się przyznawać do nich, artystkami. Proszę Państwa, nasze wszystko, co się u nas dzieje, dzieje się w cieniu tej strasznej tragedii, tego bandyckiego najazdu na Ukrainę i wszyscy staramy się pomagać jak tylko możemy. Artyści mogą pomagać jedynym swoim orężem, najsilniejszym, jakie mają, czyli swoją sztuką. I myślę, że to właśnie jest wasze przesłanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. W tym strasznym i ciężkim czasie dla naszej pierwszej ojczyzny, gdy codziennie giną setki niewinnych, bezbronnych ludzi, gdy są zabijane i gwałcone dzieci, zniszczone i popalone miasta i wsie, jesteśmy szczególnie wdzięczne radio dla Ciebie za możliwość zaprezentowania przed naszymi słuchaczami właśnie muzyki ukraińskiej. Jest nam bardzo ciężko śpiewać i grać, gdy mamy świadomość tego, że w tym samym czasie nasi bliscy są pod ostrzałami lub w schronach, ale rozumiemy, że w tej chwili jesteśmy głosem tysięcy tych, którzy nie mogą lub już nigdy nie będą mogli tego zrobić. I dlatego w dzisiejszym programie chcemy przedstawić piątkę ukraińskich kompozytorów, wybitnych kompozytorów, twórczość których jest bardzo mało znana poza granicami Ukrainy lub wcale nieznana. I rozpoczniemy z Natalką nasz występ od pieśni Mykoły Łysenki, kompozytora, którego uważamy za patriarchę muzyki ukraińskiej klasycznej. Jest to najwybitniejszy twórca w dziejach muzyki ukraińskiej i również twórca Narodowej Szkoły Kompozytorskiej oraz Szkoły Operowej. Chodzi o to, że to jest tak jak Moniuszko może w Polsce. Dla Polaków tak. Moniuszko lub dla Finów Sibelius, tym jest właśnie Mykoła Łysenko dla Ukraińców. Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, mówił w 6 językach płynnie. Edukację muzyczną zdobył w Lipsku i do tego wszystkiego był doktorem biologii. Stworzył wielkie opery, pisał sporo muzyki symfonicznej, muzykę fortepianową, sam był świetnym pianistą zresztą. Napisał ponad 600 opracowań pieśni ludowych i pisał też mnóstwo, setki pieśni do tekstów najwybitniejszych poetów, nie tylko ukraińskich, ale połowę z tych pieśni, które napisał, napisał do słów Tarasa Szewczenki, innego wybitnego ukraińskiego wieszcza, wybitnego poety, pisarza, malarza, krytyka, człowieka, który 2/3 swojego życia spędził w więzieniach, w niewolnictwie, w zasłaniach. A pierwszą pieśń, którą zaśpiewamy, będzie się nazywała Aistry. I będzie ona do słów ukraińskiego poety Oleksandra Ołesia, człowieka, który również większą część swojego życia spędził na wygnaniu i którego syn zginął w czasie II wojny światowej w nazistowskim obozie koncentracyjnym. Więc zaczniemy od pieśni Aistry, a następnie będą 3 pieśni Mykoły Łysenki do tekstów Tarasa Szewczenki. Sadok Wyszne wykoło chaty, czyli wiśniowy ogród przy chatce.
mnie jednakowo, czy buduję żyć w Ukrainie, czy nie, czyli jest mi obojętnie, czy będę żyć w Ukrainie, czy poza nią. I witer w haju nie huliaje, czyli wiatr nie hula w gaju. Proszę Państwa, ta straszna tragedia, która za naszą wschodnią granicą się odbywa, jest paradoksalnie powodem do tego, żebyśmy poznali lepiej ukraińską kulturę, bardzo bogatą ukraińską kulturę. I dzisiaj przyczynek właśnie do tej naszej nowej edukacji. Przed Państwem siostry Olga i Natalia Pasiecznik. Dziękujemy. Вечерня зимой как встает, ручка вечерняя.
Och. Kolejna pieśń, też Mykoły Łysenki, będzie do słów wybitnej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki, która bardzo krótko żyła, niestety od wczesnego dzieciństwa walczyła z ciężką chorobą płuc. Była absolutnie fenomenalną kobietą, jak na swoje czasy, była również przyjaciółką i Mykoły Łysenki, i Iwana Franki, i wiele przedstawicieli inteligencji jej czasu. Tłumaczyła na różne języki, z różnych języków. Więc pierwsza pieśń będzie się nazywała Smutne przedwiośnie. A kolejna pieśń, Niczego, niczego, jest właśnie pieśnią do słów Mykoły Woronego. Był to bardzo znany aktor, poeta, który w 1938 roku był rozstrzelany przez NKWD. I ten blok pieśni Mykoły Łysenki zakończy pieśń ludowa w opracowaniu Mykoły Łysenki, pieśń kozacka, Oj, łąką idę. Thank you.
Łyknę wody. Proszę. Kolejny kompozytor to Kiryło Stecenko. Kiryło Stecenko, który był również wspaniałym dyrygentem chóralnym. Był etnografem, krytykiem muzycznym. I ta pieśń, którą teraz wykonamy teraz, będzie też do słów Łesi Ukrainki, o której już wcześniej była mowa. I kolejne dwie pieśni, które wykonamy po tej pieśni, będą pieśnią o tytule Nie graj. I następna będzie Nie bierzcie z zielonej łąki wierzby. I jedna i druga pieśń autorstwa innego kompozytora ukraińskiego, Jakiwa Stepowego. Kompozytora, pedagoga, pianisty, dyrygenta. Pierwsza będzie do słów Maksyma Ralskiego, poeta o korzeniach polskich. Wychowywany był w rodzinie Łysenki, ostro krytykowany na początku swojej twórczości przez reżim sowiecki. Również był aresztowany przez NKWD, pół roku spędził w więzieniu. I do końca swojego życia najbardziej patriotyczne swoje wiersze zawsze recytował tylko i wyłącznie z pamięci, ponieważ, jak to on mawiał, nie ufam papierom. A Nie bierzcie wierzby z zielonego gaju do tekstu Aleksandra Ołesia, o którym już wcześniej też była mowa, więc zaczynamy. Kiryło Stecenko, stałam i słuchałam wiosny. Do słów Łesi Ukrainki. Thank you.
Teraz jest kolejna kompozytora, którego darzymy szczególną miłością i uwagą. Wiktora Kosenkę. Był wybitnym pianistą, kompozytorem, pedagogiem. Miał szczęście zdobyć absolutnie fantastyczną europejską edukację muzyczną. Notabene dzieciństwo spędził w Warszawie. Był cudownym dzieckiem, podobno ze słuchu grał najtrudniejsze koncerty fortepianowe. Mimo ogromnych możliwości zawodowych, które miał w Kijowie, będąc profesorem konserwatorium, cały czas był w koszmarnych obawach i w strachu przed NKWD, dlatego przeniósł się do Żytomierza na prowincję i spędził w tym cichym i małym miasteczku 40 kilka lat swojego życia, nadal w ciągłej obawie, dlatego nigdy nie ryzykował, jeśli chodzi o pisanie dużych utworów symfonicznych. Napisał poemat mołdawski, który nigdy za jego życia nie został wykonany, zarówno jak i koncert skrzypcowy, więc pisał bardzo dużo muzyki kameralnej, ale też muzyki fortepianowej. Był absolutnie wybitnym pianistą i dzisiaj zaprezentujemy Państwu trzy jego pieśni. Oni stali milcząc, jak na niebie gwiazdeczki i mów, mów. Już będę mniej mówiła, bo nie mamy zbyt dużo czasu, a chcemy bardzo dużo, jak najwięcej muzyki dzisiaj Państwu pokazać.
Kolejnym kompozytorem jest chyba największy z żyjących ukraińskich kompozytorów, mianowicie Walentyn Sylwestrow. Walentyn Sylwestrow w pierwszych tygodniach tej wojny, tej ostatniej wojny, opuścił Kijów i dzięki przyjaciołom znalazł się w Berlinie. W tej chwili jest w Berlinie. Już występował nawet w jednym z koncertów. O Walentynie Sylwestrowie można bardzo długo opowiadać, bo jest to kompozytor, którego droga była bardzo zawiła poprzez awangardę. Zresztą coś podobnego jak Krzysztof Penderecki od awangardy wrócił do tradycyjnego pisania, a Walentyn Sylwestrow wrócił wręcz, ja bym powiedziała, do pisania w pewnym sensie minimalistycznego poprzez wszelkiego rodzaju awangardowe utwory, które pisał w swoim czasie. Zresztą w swoim czasie był w ogóle wywalony, przepraszam, że użyję takiego słowa, ze Związku Kompozytorów, mimo ogromnych trudności i prób ponawienia go, no to po prostu się stało dopiero po pewnych wysiłkach i po pewnym czasie. Walentyn Sylwestrow pisze teraz sporo muzyki takiej medytatywnej, refleksyjnej, do pięknej też poezji ukraińskiej, ale nie tylko. Jest też wspaniałym pianistą, więc pisze bardzo dużo utworów fortepianowych. Wiele z nich Natalia nagrała i gra w koncertach swoich solowych. O Walentynie Sylwestrowie powiedział Arvo Pärt, że jest to największy z żyjących współczesnych kompozytorów. Więc myślę, że ta opinia takiego człowieka o czymś musi świadczyć. Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować jedną pieśń, która wieńczy cykl do słów Iwana Franki, o którym też chciałabym powiedzieć kilka słów. Był to obok Tarasa Szewczenki i Łasi Ukrainki. Jest taką trzecią największą postacią, jeśli chodzi o poezję ukraińską. Też uważamy go za wieszcza. To był człowiek, który swobodnie mówił w kilkunastu językach, tłumaczył znakomicie, również był świetnym pedagogiem, krytykiem i też działaczem politycznym. Pieśń
nosi tytuł Choć ty nie budysz kwitkoju cwisty, czyli i choć nie będziesz kwitnąć kwiatem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten cudowny. Bardzo dziękuję. 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 Bardzo mikrofon. Bardzo dziękuję za ten cudowny, wzruszający wieczór. Dziękuję, Natalko, bardzo. Dziękuję. Odwróćmy się tutaj. Proszę Państwa, naszymi gośćmi były Olga i Natalia Pasiecznik. Natalia specjalnie ze Szwecji przyjechała. Olga jest szczęśliwie w Warszawie, chociaż jak mówiła, trudno jej się teraz śpiewa. Myślę, że każdemu się teraz trudno śpiewa i trudno występuje, ale musimy to robić. To jest nasz front, to jest nasze miejsce teraz na tej wojnie. Bardzo Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że przeżywali Państwo tak jak ja, tu siedząc z boku i mając, mimo że nie wszystko rozumiałem, dużo rozumiałem, ale nie wszystko rozumiałem, ale sama muzyka, jej nastrój, śpiew, dźwięki fortepianu sprawiały, że momentami miałem gęsią skórkę i łzy w oczach, czyli ta muzyka działa.
Trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej ten dramat za naszą wschodnią granicą na Ukrainie się skończył. No i żegnamy Państwa. Dziękujemy bardzo za wspólny wieczór. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Sponsorem cyklu koncertów Kwarantanna w HiFi jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.